niezwykłe miejsce. To jest to mieszkanie gościnne Wydańca Literackiego na wieży pod zegarami. Rzeczywiście ja tutaj przez styczeń, luty i kawałek marca siedziałem, nie wychodząc prawie w ogóle stąd i po kilkanaście godzin dziennie na dobę tu pisałem. I tutaj też w tym miejscu dzieje się akcja książki, to znaczy tutaj umieściłem mojego bohatera z kamerą. Sławkowskiej. Zresztą bardzo bliskie mi miejsca, bo ja tu w Krakowie mieszkałem 7 lat w latach 70. To studiowałem, także to są bardzo bliskie mi miejsca. A ponieważ był to styczeń i luty, bardzo wcześnie robiło się ciemno, więc to miasto było szare, nie było zieleni na plantach, także właściwie ta atmosfera i ten wygląd ulicy Sławkowskiej, widok z okna, to przypominało mi tamte lata. I rzeczywiście na wszystkich to miejsce jakieś wrażenie wywiera silne. Bo to jest kompletna izolacja, szczególnie od piątku, kiedy już nikt nie pracuje do poniedziałku. To się jest tu we dwójkę w tym wielkim gmachu, tylko z portierem na dole ileś pięter niżej. To jest jakaś magia tego miejsca, że się działa. Więc tu właściwie taki ostateczny kształt ta książka przybrała. Bohater książki ma jeszcze gorzej niż ja, bo bohater książki od wielu lat nic nie jest w stanie napisać, bo nie jest w stanie uchwycić tej rzeczywistości. To jest człowiek z poprzedniego pokolenia i te gwałtowne zmiany, które nastąpiły i które nastąpią nieustannie, bo to wszystko, co się dzieje, jest niesłychanie mobilne, zmienia się z dnia na dzień i on po prostu jest innego chowu pisarzem. On nie umie się w tym znaleźć. I cała jego akcja polega na tym, z tym samobójstwem, że on chce. On był bardzo wziętym pisarzem kiedyś, w latach 70., w latach 80., bardzo cenionym. I on chce te książki już zapomniane przywrócić. Książka jest oparta na takim pomyśle, który nieco wyolbrzymia sytuację, jak to się mówi, na rynku literackim. To znaczy o tym, co zamierza zrobić bohater, który chce sprzedać swoje książki, do czego może się posunąć, żeby te książki zaczęły się sprzedawać. I oczywiście, ponieważ ten bohater jest człowiekiem nieco szalonym, to postanawia popełnić przed kamerą samobójstwo, żeby zaciekawić ten znudzony świat czymś, czego jeszcze nie było. I zakłada, że to zapewni niebywały sukces, to znaczy nie jemu, a jego książkom, czyli pośrednio jemu, ale już po śmierci. Nazywam się Marek Torm. To wszystko.